Yo, ja jestem Rafczyst i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś wykonujemy In Service of Jalahar Quest, czyli quest bardzo wyczekiwany przez moich widzów, zadanie mega fajne. Zaraz i tego, że możemy zacząć je tak naprawdę od 8 levela, potrzebujemy 80 level, żeby móc je ukończyć. A do tego dostajemy dostęp do miasta Jalahar oraz przeokolicznych dzielnic, gdzie tak naprawdę znajdziemy naprawdę mega niesamowite potwory, zaczynając od zwykłych szczurów, a kończąc na demonach, także do bestiarki okolice mega, mega, mega fajne, ale te expienia i team huntów również, plus do tego będziemy mogli wygrać jedną część z Jalahar setu, czyli albo maska, albo nogawice, albo pancerz, plus jak wykończymy w 100%, to zadanie otrzymamy Jalahar outfit. Także wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajne zadanie. Zanim zaczniemy to zadanie, no to już wspomniałem o tym, potrzebujemy płatne konto. Druga opcja, musimy mieć rangę Novice w Explorer Society Quest. Ja wam pokażę, w jak najszybszy sposób po prostu zdobyć tą rangę bez biegania. Oczywiście będzie kiedyś tam osobny odcinek z samego tego zadania, gdzie będzie bardzo dużo biegania, fabuły i zwiedzania, ale to w innym odcinku. Potrzebujemy również crowbar do jednego zadania, Helmet of the Deep, żebyśmy mogli zanurkować pod wodą, też w jednym zadaniu tak będzie, więc jeśli nie mieliście nigdy okazji zanurkować, to na pewno to zrobicie. Plus ukończony Barbarian Test Quest jest u mnie na kanale, jak wykonać to zadanie, w opisie również, i zaczęty The Ice Isle Quest, również w opisie filmu podam spoiler. Plus do tego jeszcze jedną rzecz potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby wykonać pewne zadanie. Po drodze będziemy potrzebować na pewno Animal Cure. Także fajnie sobie zanim zacznie się robić to zadanie, po prostu albo kupić na markecie, albo kupić od sprzedawcy na Nibelorze. Do tego przy pierwszym zadaniu będziemy potrzebowali 5 różnych przedmiotów. Akurat jak będziemy wykonywać to zadanie, no to będę mówił, ale pamiętajcie, że będziecie musieli odwiedzić Abedendryl lub Ankrachmon lub Garlin, Darashie, Liberty Bay, Port Coupe, Heiss lub Venore. Także troszeczkę biegania będzie. Ja akurat na szybko większość itemów kupuję na markecie. Wy nie musicie tego robić, bo tak naprawdę wystarczy, że macie troszkę golda w kieszeni albo czas, żeby pobiegać po mapie i po prostu możecie w najnormalniejszy sposób sobie kupić te itemy od sprzedawców. Także zaczynamy to zadanie, ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek również wam przypadnie do gustu. Jeśli jesteście nowi, wiecie co robi. Czerwony przycisk, zaczynamy Jalahar Quest. Pierwszym naszym krokiem jest udanie się do Port Coupe, by odwiedzić Angusa do siedziby podróżników. Ja akurat praktykuję sposób na 30 sekund dostęp, czyli twarfem pikaksa mamy już ze sobą, podbiegamy do Angusa, rozmawiamy z nim. Następnie nie musimy lecieć do Uzgota na Kaza, tylko znów rozmawiamy z Angusem i w ten oto sposób otrzymaliśmy rangę. Wiadomo, że dwarfem pickaxe można zdobyć z dalszej części questa, gdzie opis i spoiler macie w opisie lub możecie znaleźć w kopalniach Kaza. O tym na pewno będzie osobny odcinek, bo na nowych serwerach zdobywając dwarfem pickaxe jest fajnym sposobem na zarobek. Kolejnie udajemy się do Verdina na Edron, rozmawiamy z nim, następnie dostajemy zadanie, żeby zdobyć notatki o Timothy'ego. Kapitan Max na Liberty Bay pomoże nam w przedostaniu się na Jalahar. Rozmawiamy z jej Timothy'em, dostajemy te oto notatki, następnie wracamy do Verdina na Edron. Po wykonaniu tego zadania otrzymamy 500 GP. Teraz podchodzimy do Karit przy statku na Jalahar i piszemy Hi Passage. Naszym zadaniem jest przyniesienie 5 specyficznych produktów z różnych miast tybijskich. Przykładowo, jeśli mamy Bottle of Bug Milk z Abedendryl od sprzedawcy Barsita, to piszemy Hi, nazwa miasta, czyli Abedendryl, yes, Passage. I tak dalej, i tak dalej. I tak musimy czterokrotnie jeszcze powtórzyć z różnych miast. Ja akurat wam pokażę, gdzie każdego sprzedawcę możecie znaleźć i co musicie kupić.
Misja pierwsza. Udajemy się do Palmafa i pytamy o pracę. Akurat tak się składa, że ma on cztery usterki do naprawienia w podziemiach. Potrzebujemy tylko i wyłącznie łoma, także nic trudnego. W podziemiach spotkamy jakieś raty, cave raty i szlajmy, także nic nadzwyczajnego. Po wykonaniu zadania oczywiście wracamy i oddajemy raport. Misja druga, rozmawiamy z Polimatem. Naszym zadaniem jest zebrać 7 raportów od 7 strażników pomiędzy różnymi dzielnicami Jalaharu. Najlepiej zaczynać od bramy przy depozycie. Jak podbiegniemy do strażnika, piszemy hi, report, następnie pas i nazwa kolejnej dzielnicy. Także jak już to wykonamy, wracamy do Polimata i zdajemy raport. Hi, mission yes. Misja trzecia, podchodzimy do Palimacza, klasycznie znów rozmawiamy, high missions. Następnie otwieramy pokój z drzwiami z migoczącą się klamką i wyciągamy ze skrzynki dokumenty. Znów wracamy do Palimacza, rozmawiamy. Następnie mamy okazję pierwszy raz pogadać z Jalahari, który jest bardzo zły, high mission. Następnie znów to samo robimy, tylko akurat u niego otwieramy znów pokoik i odbieramy kolejne dokumenty. Skoro już to zrobiliśmy, to oddajemy mu znów zadanie i od tej chwili możemy wybierać swoją drogę, dobrą lub złą lub mieszaną. Także to od Was zależy. Jeśli wybierzemy drogę dobrą, to dostaniemy osiągnięcie po wykonaniu całego Yala Questa, Follower of Palimacz oraz pierwszy addon. Jeśli złą, to Follower of Azeroth i drugi addon. I też możemy mieszać, gdzie dostaniemy osiągnięcie Tarn Code. Dlatego jak już to zrobimy, jeszcze raz rozmawiamy z Jalahari, high missions, później znów wracamy do Palimacza, high missions i tutaj już dochodzimy do sedna. Mamy do zabicia chorego Dana, Billa i Freda oraz musimy odebrać papiery z kolejnego pokoiku przy Bograiderach. Używając kuchenki palimy dokumenty.
Po czym udajemy się na rozmowę z Jalahari. Jest to dobra strona, czyli palimy dokumenty, a zła strona, zabieramy dokumenty i zanosimy do Jalahari. Czwarte zadanie, znowu rozmawiamy z Jalahari, następnie wychodząc z zamku z palimaczem. W tej misji musimy się udać do Mr. Westa. Dobra strona polega na tym, że palimacz chce, żebyśmy doszli do Mr. Westa przez kanały, tak żebyśmy nie zabili żadnego jego człowieka, żadnego jego znajomego. Jak już dojdziemy podziemiami, a jest taki sposób, to piszemy tam do Mr. Westa, hi missions. Po tej rozmowie wracamy do palimacza, następnie do Jalahariego. I raportujemy mu udane zadanie. A zła strona, no to niestety, no musimy się dostać przez dzielnicę do niego. Po drodze na pewno w jakiś tam sposób zabijemy jego ludzi, bo inaczej nie dojdziemy. No i z Mr. Westem taka sama rozmowa. Niestety ma on do nas pretensje i jak najszybciej odsyła nas on do zadowolonego Jalahiriego. Misja piąta, rozmawiamy z Jalahari, następnie z Palimaczem. Później idziemy do Temerina. Idziemy do Temerina, rozmawiamy z nim na szybko. Nie zapomnijcie, by wziąć Animal Core ze sobą, bo trzeba mu niestety to oddać. Bierzemy od Temerina misję, oddajemy. Później idziemy zabić Morika de Gladiator, z którego będzie wypadał bardzo fajny hełm i to będzie dowód, czego zabiliśmy. Dobra i zła strona różni się tylko i wyłącznie rozmową. Dobra strona pisze do Tamerina hi mission cattle, a następnie wracamy do Jalahari na konsultację, raczej pierw do
Palimacza, a później do Iliala Hariego, a później zła strona u Temeri napiszemy High Mission, Where Beast i wtedy już nie idziemy do Palimacza, tylko lecimy tylko i wyłącznie do Iliala Hariego. Misja szósta, rozmawiamy z Iliala Hariego, następnie z Palishmitem. Naszym zadaniem jest pójście na dzielnicę cmentarną i użycie Ghost Charma na specjalnej kratce. Kiedy użyjemy tego Ghost Charma, pojawi się kilka Tormented Ghostów, które trzeba zabić. Pamiętajcie, że one są odporne na obrażenia fizyczne i od ziemi. Następnie, kiedy je zabijemy, na teleporcie używamy te ciała na tym teleporcie. Po kilkukrotnym użyciu powinien pojawić nam się Charger Ghost Charm. Dobra robota, czyli dobra strona. Lecimy do Pali Macza, a następnie do Iliala Hariego w tej kolejności, a zła strona od razu oddajemy ten Charger Ghost Charm Iliala Hariemu. Zadanie siódme, rozmawiamy z panami standardowo, tym razem lecimy do zatopionej dzielnicy Iliala Hariego. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą Helmet of the Deep. U Taraka rozmawiamy tylko i wyłącznie o Passage. High Passage, yes. U Maritimy rozmawiamy, ale to tylko dotyczy dobrej strony. Przy dobrej stronie rozmawiamy ze Syrenką. High, Quara, następnie wracamy do Palishmata. No i tyle. A w złej stronie niestety są jaja. Musimy się pozbyć trzech przywódców Quar. Inkiego, Splashera oraz Sharptota. Także tutaj akurat trochę więcej się pogimnastykujecie. Na pewno uważajcie na te Quary, które tam biegają, bo na takim 70 levelu nieraz potrafią zrobić kuku. Jak wykonacie zadania ze złej strony, wracacie do Iliala Hariego i piszecie High Mission.
Misja ósma, rozmawiamy znowu panami z dobrej strony, zdobywamy Food Matrix Crystal. Kiedy go zdobędziemy, używamy go na maszynie, następnie wracamy do Jalahariego. Zła strona, tym bardziej zdobywa kryształ, ale teraz inny Weeping Matrix Crystal. Tak samo zdobywamy i wracamy do tej samej maszyny i znów zdajemy raport Jalahariemu. Misja dziewiąta, gdzie musimy podjąć ostateczną decyzję. Rozmawiamy z Jalahari, następnie Polishmontem, później ten Palimacz. Jeśli wybieramy dobrą stronę, piszemy do Palimacza po tamtych dwóch rozmowach, a jeśli zła, lecimy do Jalahariego, omijamy Palimacza. Misja 10, Final Battle. Jeśli jesteśmy ze strony Palimacza, to piszemy do niego High Mission. Jeśli od Jalahariego, tak samo piszemy i udajemy się do podziemi. Akurat w tych podziemiach jest naprawdę niezłe oro. Solo na 80 levelu na pewno sobie nie damy rady. Najlepiej skorzystać z serwisu, dla tych leniwców bardziej, lub po prostu zebrać się małą kameralną ekipką i po prostu zabić Azerusa. Pamiętajcie, żeby przykładowo stanąć w jednej kratce, gdzie tutaj na filmie właśnie możecie zauważyć, stanąć wszyscy w jednej kratce i się emulować, plus na tego jeszcze krzakować, żeby w ogóle nie dostawać obrażeń od reszty potworów, a kiedy po kilku falach zauważycie Azerusa, gdy pojawią się wargolemy, to wtedy będziemy mogli zacząć go bić. Azerus ma jedyne 7500 życia, to nie jest dużo, 6000 doświadczenia daje, no ale potrafi też walnąć z Fire Beama za około 1000 plus mana drain z całej many, także wiecie, no jest z niego zawodnik, ma również odporności na wszystkie żywioły, ale jest taki neutralny dla obrażeń fizycznych. Na filmikach na YouTubie można zauważyć bardzo dużo filmików ze starszej TV, czyli przed rebalansu gdzieś tam profesje magiczne to salują. Teraz pewnie byłoby ciutkę trudniej, aczkolwiek wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, wszystko jest zależne od naszego skilla. Później, kiedy zabijemy Azerusa, wchodzimy w jego ciało, czyli teleportowuje nas na specjalny teren i wchodzimy na sam północ, aż tam się nie pojawi czerwony komunikat. Jeśli ten czerwony komunikat nam się nie pojawi, to wiedzcie, że nie zaliczycie tego questa. I później wchodzimy na wschodnią część zamku po rozmowie z Palimaczem.
odebrać swoją nagrodę. No i to chyba tyle. No i kochani, to by było na tyle. Ja już kończę 6 godzin praktycznie dogrywania, nagrywania, doklejania tekstu, obrazów i tak dalej. Także mam nadzieję, że to docenicie. Zostawicie łapę w górę. Jeśli jesteście nowi, zostawcie suba. Dzięki wielkie Robinowi, bo dał mega dotację pod to, żebyśmy nagrali ten odcinek, żeby mnie bardziej zmotywować, żebym go nagrał i po jakimś czasie wreszcie się udało. Dziękuję wszystkim za uwagę. Także kochani, widzimy się pewnie na streamie. Jeśli o czymś zapomniałem, bo szczerze, na pewno o czymś zapomniałem, czegoś tam dokleić, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja ten najbardziej odpowiedni komentarz na pewno podepnę, żeby inni wchodzący i próbujący robić to zadanie mieli podpowiedź. Trzymajcie się, cześć.